Witam Państwa. Dziś będzie o liczbach. Zacznę od zacytowania dwóch wielkich matematyków. Wybitny angielski filozof, logik i matematyk Bertrand Russell powiedział: kiedy myślę o liczbie 2, głębia abstrakcji tego pojęcia przyprawia mnie o zawrót głowy. Znakomity matematyk niemiecki z kolei, Leopold Kronecker, zasłynął między innymi zdaniem takim: dobry Bóg stworzył liczby naturalne, reszta jest dziełem człowieka. Rzeczywiście. Wiemy, o czym mówimy, gdy prosimy o 2 jabłka, prawda? Ale samo 2. Konia z rzędem. Temu, kto nie będąc zawodowym matematykiem, potrafi dać sobie radę ze ścisłą definicją choćby najprostszych liczb. Naturalnych, jak mówią matematycy, mając na myśli którąś z ciągu 1, 2, 3 i tak dalej. Kronecker wiedział, że jest to bardzo trudne zadanie. Trudniejsze niż określenie liczby całkowitej, czyli jednej ze zbioru 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, gdy liczby naturalne mamy już do dyspozycji. Nawet trudniejsze niż określenie liczby wymiernej, czyli ułamka a przez b, gdzie a i b oznaczają liczby całkowite i b nie jest równe 0. Bo to też potrafimy zrobić, jeśli tylko wiemy, czym jest liczba naturalna. Trochę kłopotu jest z liczbami rzeczywistymi, których zbiór powstaje przez dołączenie do zbioru liczb wymiernych jeszcze mnóstwa liczb niewymiernych. Ich przykładami mogą być pierwiastek kwadratowy z 2 albo liczba pi, ale jest ich znacznie, znacznie więcej i wiele z nich jest naprawdę cudacznych. Z tym też damy sobie jednak radę. Dziś umiemy to robić nawet na wiele sposobów, choć musimy już przy tym wyjść poza 4 działania zwykłej arytmetyki. Dla odmiany następny krok, czyli skonstruowanie precyzyjnej definicji liczby zespolonej, to jest takiej, która podniesiona do kwadratu może dać liczbę ujemną, tak, jest znowu technicznie dość łatwe. Mimo że liczby zespolone wydają się laikom czymś zupełnie dziwnym i bardzo długo uważano je za zupełnie abstrakcyjną zabawkę nieco zwariowanych matematyków. To ważne. Dalsze uogólnienie pojęcia liczby nie ma już jednak sensu. Nie da się skonstruować czegoś, pomijając fakt, że nie ma takiej potrzeby, co by było ogólniejsze od liczby zespolonej i zachowywało się jak na liczbę przystało. Ściśle mówiąc, da się jeszcze określić coś, co nazywamy kwaternionami, ale już na przykład ich mnożenie nie jest przemienne, więc jako liczby kwaterniony są, powiedzmy prawdę, mocno kulawe. No, tak. Ale kilkaset lat temu nie bardzo nawet wiedziano, co zrobić z liczbami całkowitymi, ujemnymi. Ówcześni uczeni niezbyt mieli ochotę uwierzyć w ich realne istnienie, cokolwiek by to słowo realne istnienie miało oznaczyć. Dopiero praktyczna uwaga, że mają one bardzo łatwą interpretację w życiu codziennym, przy opisie na przykład długów czy temperatur mniejszych od zera, nadało im sens i prawo używalności. Na dziś, proszę Państwa, starczy. Temat będziemy kontynuowali następnym razem, jest bardzo ciekawy. Do zobaczenia.